Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w serii, która jest co 2 tygodnie na moim kanale w środy, a dokładnie seria nazywa się Unboxing, seria Szybcy i Wściekli. Tak jest, od De Agostini. Tak, proszę Państwa, mamy dzisiaj środę, dokładnie 9 października, jeśli mam być z Wami szczery. No i w dzisiejszym numerze mamy 20 już numer. Tak jest, proszę Państwa, okrągła 20 tutaj wlatuje. Tak się, proszę Państwa, model prezentuje już na dzień dobry. Mamy oczywiście dzisiaj Jensa Inpector F6. Tak się, proszę Państwa, model prezentuje. To jest, proszę Państwa, z tego co pamiętam, chyba auto, które występowało w piątej części właśnie Szybcy i Wściekli. Jeżeli się pomyliłem, możecie mnie zawsze poprawić. Pamiętam, nawet kto jeździł tym autem, a dokładnie była to Letty. Ona właśnie jeździła tym samochodem, Jensen Inpector. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Nieważne, też nie będę się tutaj nad tym specjalnie rozczulał. Zanim oczywiście przejdziemy sobie do otwarcia modelu, chciałbym Wam pokazać karteczkę. Mamy tutaj numery właśnie w tym wypadku od 1 do 58, bo jest też również kontynuacja na kolejnej stronie. No i dzisiaj mamy, proszę Państwa, 20. Jest to oczywiście Jensen Inpector F6. Tak jest, proszę Państwa, jak dobrze pamiętacie, 2 tygodnie temu był Ford Mustang Fastback F6, był to numer 19. No i już za 2 tygodnie będzie naprawdę świetny model, a dokładnie będzie to Mazda RX-7 Veloside. Będzie to dokładnie auto z filmu Tokyo Drift, którym jeździł Han. Ona będzie taka pomarańczowa. Powiem Wam, że nie mogę się już doczekać w sumie tego auta, bo będzie naprawdę mega, mega kozacki. Tutaj też kamerzysta Wam pokazuje całą rozpiskę tych numerów. Wiadomo, jeżeli by Was coś zainteresowało, zachęcam do zrobienia sobie pauzy i do przeczytania. Kolejna strona tak się prezentuje. Mamy tutaj numery od 59 do 85. Tych numerów chyba jest troszkę więcej niż 85, ale postanowiłem, że na razie nie będę tej kartki aktualizował, bo po pierwsze nie ma takiej potrzeby, po drugie jesteśmy dopiero przy 20 numerze, a po trzecie, drodzy Państwo, te wszystkie numery, jakie Wam tutaj pokazałem, one są aktualne cały czas i one będą właśnie wychodzić w takiej kolejności, jak tutaj Wam prezentuję na tej kartce. Proszę Państwa, to tyle. Numer 20 jest to oczywiście Jensen Inpector. Witamy. Już za 2 tygodnie Mazda RX-7 Veloside Hana z Tokyo Drift. Proszę Państwa, tak się model prezentuje. Jeszcze nieotwarty, standardowa procedura, pokazuję Wam krok po kroku. Nieotwarty numer oczywiście kosztował 75 zł. Tutaj standardowo napis Szybcy i Wściekli, zbierz samochody z legendarnej kinowej sagi. Tutaj bym bardzo prosił swojego kamerzystę o zbliżenie dokładnie w tym oto miejscu. No i już mamy kolejne 75 zł. Jak dobrze pamiętacie, w numerze 19 wszystko się zaczęło. Numer 19 był pierwszym numerem, gdzie poszedł ten numer o 5 zł, bo numer jeszcze 18 kosztował 70 zł. No a w tym wypadku, czyli numer 20 kosztuje już tyle samo co numer 19, czyli 75 zł. No niestety, co 2 tygodnie w sklepach mamy również indeks i tak dalej, i tak dalej. Numer 20. Proszę Państwa, to by było chyba tyle. Myślę, że możemy sobie powoli numerek 20 otworzyć. Standardową procedurę, rytuał musiałem niestety odprawić. Tak to niestety wygląda. Mamy gazetkę, mamy model. Proszę bardzo, gazetka wygląda tak. Model pójdzie póki co na bok. W pierwszej kolejności omówimy sobie gazetkę. No i jest numer 20, Szybcy i Wściekli, zbierz samochody z legendarnej kinowej sagi. Jensen Inpector 1971. Tak. Pojazd, który jeździła Letty w piątej albo szóstej części, nieważne. Chyba raczej w piątej. Skala oczywiście 1 do 43 od De Agostini, oczywiście wytwórnia Universal. Tak jest, proszę Państwa. Okładka się niczym nie różni z przodu ani w tyle.
identycznie zawsze wygląda jak to co 2 tygodnie, tylko zmienia się numerek gazetki oraz nazwa pojazdu. Przechodzimy do otwarcia. No i jest nasza gwiazda, nasza bohaterka. Jest to oczywiście Letty. To jest właścicielka właśnie tego oto pojazdu, która jeździła w tych częściach. Powrót Letty. No i tak właśnie, ona tam straciła tą pamięć. Tak w fabule było zawsze. Też chcę Wam powiedzieć, że nawet w ostatnim czasie skończyłem oglądać serię Szybcy i Wściekli. Oglądałem od pierwszej do ostatniej części, czyli 10. Już Wam o tym też wspominałem na poprzednich filmach, że jestem w trakcie oglądania, a na chwilę obecną już ukończyłem. No i nic nie zostało, jak czekać na kolejną część, o ile wyjdzie. Raczej wyjdzie, bo 10. część dziwnie się zakończyła, tak jakby miała być tego wszystkiego kontynuacja. Idziemy sobie dalej. Wiadomo, jakby Was coś tutaj zainteresowało, możecie sobie zawsze zrobić cięcie, coś tam przeczytać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy właśnie sceny z filmów. Tutaj to był ten boss tej 5. części chyba, co w tym czołgu był. On potem zginął, a potem znowu okazało się, że żył. To też taka ciekawostka. Zresztą oglądaliście to, na pewno wiecie. No i tutaj mamy, może inaczej, tutaj już się zaczyna ta cała specyfikacja właśnie oto tego pojazdu. Tu macie taki typowo fabryczny pojazd, tutaj macie już zrobiony na potrzeby filmu, jak wyglądał w filmie, a jak wygląda fabrycznie. Oczywiście do modelu przejdziemy sobie w momencie, jak zakończymy tutaj omówienie tej całej gazetki. I następna strona, w sumie jedna z moich ulubionych, a dokładnie dane techniczne właśnie tego oto pojazdu. No i tutaj bym poprosił kamerzystę o zbliżenie. Warto sobie przeczytać tutaj, bo możemy naprawdę fajne ciekawostki wyczytać, jaka jest masa pojazdu, typ na przykład nadwozia, jaka paliwo idzie do auta i tak dalej, i tak dalej. Takie no stricte podstawowe rzeczy. Dla mnie spoko. Dajcie też znać w komentarzach, czy czytacie sobie te gazetki, czy tylko czytacie to, co Was najbardziej interesuje. Proszę Państwa, kolejna strona i w sumie już ostatnia, tak się prezentuje. Tutaj jeszcze jest kontynuacja tej całej specyfikacji tego pojazdu dzisiejszego numeru 20, Jensona Interpector. No i to by było tyle. Tu standardowo te tło, modele, które już powychodziły, filmy są już też również dostępne na moim kanale. No i to by było tyle, proszę Państwa, z takich ciekawostek. Gazetka jak gazetka, oczywiście skala 1 do 43, nic się tutaj nie zmieni, bo te modele zawsze będą wychodzić co 2 tygodnie, proszę Państwa, w tej samej skali. No i ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy standardowo na tym odcinku, otworzymy sobie dzisiejszy model, czyli numer 20. Pokażę Wam oczywiście, jak się prezentuje, jeszcze bliższy, nieotwarty. Też tutaj standardowo muszę procedurę przeprowadzić. Tak się prezentuje z tej strony. No tutaj też te światło Wam się odbija, ale już niebawem Wam się to zmieni w momencie, jak go otworzę. Tak się prezentuje jeszcze pojazd z przodu. I tak się pojazd również prezentuje, drodzy Państwo, w tyle. No ciężko te światło widzę, może o tak, lepiej widać. Ciężko niestety, no bo to plastik, to odbija się, zwłaszcza też dzisiaj jest pogoda, u mnie przynajmniej. To też słońce tutaj robi trochę swoje. Tak się prezentuje od spodu. W tym wypadku nie mamy naklejki, która lubi się tak ładnie tutaj mienić, błyszczeć, jak zwał, tak zwał. Ale w poprzednim numerze, w numerze 19 była ta naklejka, dokładnie w tym Fordzie. No i tak się jeszcze prezentuje tutaj etykieta w tyle. Wiadomo, jakby Was coś zainteresowało, możecie sobie zrobić pauzę, ale moim zdaniem nic tutaj ciekawego nie przeczytacie. Proszę Państwa, przechodzimy do otwarcia. Myślę, że to już jest ten czas. Numer 20. Witamy. Oczywiście to będzie nam służyło jako kosz. Zawsze Wam to mówię, pokazuję. Ciężko idzie. Tym razem tak nie idzie płynnie. O, tak jest. Trzeba zrobić w taki oto sposób.
uwaga, uwaga. Ja też się nigdy nie śpieszę z otwieraniem tych modeli, bo po co? Tutaj idzie wszystko do kosza, damy sobie na bok, żeby nie przeszkadzało. No i proszę Państwa, mamy Jenson Impector 20 numer. Witamy 9 października roku 2024. Też chcę Wam przypomnieć, seria trwa od roku 2024, a dokładnie od początku stycznia. Nie pamiętam dokładnie, który był pierwszy numer. Na pewno to było początkiem stycznia. No i tak, proszę Państwa, model prezentuje się już w gablocie z góry. Na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę nieźle. Nie widać też, żeby tutaj były jakieś wady fabryczne. Na pierwszy rzut oka naprawdę wygląda, że ten model będzie jak igła. Nie wiem, czy się tutaj kamerzysta ze mną zgodzi. Moim zdaniem wszystko tutaj gra. Na razie przynajmniej. Chyba, że wszystko dopiero wyjdzie w momencie, jak gablotkę ściągnę, bo też czasami i tak bywało. No i tak się prezentuje jeszcze w tyle model. Nie wiem, czy z przodu pokazywałem. Chyba jeszcze nie. O, jednak model nie będzie igła. W końcu teraz zauważyłem. A co? A to, że proszę Państwa, okazuje się, że mamy, ojej, wadę fabryczną na gablocie, a dokładnie mamy tutaj pęknięcie, a dokładnie może bardziej zarysowanie. Ona nie jest pęknięta, ona jest po prostu porysowana. No szkoda trochę. No życie się mówi. Często, gęsto właśnie te gablotki takie są. Może nieco numer, ale się zdarza. Proszę Państwa, również mamy możliwość tutaj odkręcenia modelu, dwie śrubki. Ja oczywiście tego nigdy nie robię, bo sobie zostawiam go tak zwanie w gablocie. No i to raczej by było chyba tyle. Przejdziemy sobie teraz do ściągnięcia pleksy. I uwaga, uwaga, w pierwszej kolejności omówienie tego szajsu, bo inaczej w sumie tego nie nazwię, oraz tła. Proszę Państwa, co do tej pleksy. Zwykła pleksa, uważajcie co kupujecie, tak jak w moim wypadku. Ale ja też w sumie nie miałem tego prawa widzieć, bo ona była z tej strony jak blister szedł, więc nawet bym nie był tego w stanie w sklepie wyłapać. Na pewno wiecie dokładnie o co mi chodzi. Ogólnie gablotka nie jest pęknięta, ona jest tutaj porysowana. Ta krecha jest paskudna, zresztą widzicie. Powtórzę się jeszcze raz, to nie jest żadne pęknięcie, to jest po prostu na zasadzie, jakby ktoś wziął igłę i tak przejechał mocno po niej, bo widzę i czuję pod palcami, że to nie jest pęknięte, no ale jest. Zwykła pleksa, uważajcie co kupujecie, bo właśnie czasami są takie pleksy, jak w moim wypadku, niestety jest porysowana. Ale to też powtórzę się Wam jeszcze raz, nie miałem w sumie też prawa tego widzieć w sklepie, a nawet dlatego, że to mi zasłaniało. No i to ciężko było wyłapać, bo to wszystko dopiero w momencie było widać, jak ściągnąłem właśnie blister. Także ja bym w sklepie na pewno tego raczej nie zauważył. Ciężko, na pewno ciężko by było. Jakby może ona była już na dzień dobry o w taki sposób, to może jak najbardziej by wyłapał. Ale jak ona była z tej strony i tutaj szło właśnie ten blister z tym tłem oczywiście, w życiu bym tego nawet się nie kapnął, że coś takiego jest. Wszystko dopiero wychodzi przy nagrywaniu i przy otwieraniu. Zwykła pleksa, proszę Państwa, uważajcie co kupujecie, bo są właśnie takie krzywe akcje. Następnie tło. Zwykłe czarne tło z napisem szybcy i wściekli, tło się niczym nie zmieniło. Tak się jeszcze tu prezentuje w tyle. Jak coś to sobie zróbcie pauzę, przeczytajcie, o ile coś tam jest w ogóle ciekawego. Moim zdaniem nie ma tam nic specjalnego. Co do tła, moim zdaniem mogliby zmienić, skoro już numer 20 wyszedł, mogliby na przykład w 21 zmienić inne tło, żeby na przykład przez teraz kolejne 20 numerów było inne tło, a tak to jest na zasadzie kopiuj-wklej. To tyle, proszę Państwa, z tła. No i ostatnią rzeczą, jaką sobie oczywiście jeszcze zrobimy na tym filmie, to omówimy sobie dzisiejszy model, czyli numer 20. Jest to oczywiście Jenson Impector z roku 1971. Ogólnie powiem Wam, że na pierwszy rzut oka model wygląda świetnie. Nie widzę, żeby coś tutaj było z nim nie tak. Nie widzę, żeby coś tu było urwane. Naprawdę model jest znakomity. Nie widzę też tutaj żadnych zarysowań. Ale zanim sobie przejdziemy oczywiście do omówienia szczegółów, chciałbym Wam pokazać, jak się on już prezentuje bez gablotki. Więc tak się prezentuje, proszę Państwa, z góry. Bardzo ładne. Autko. Ale jeśli mam być z Wami szczery, chyba numer 19 bardziej mi się podobał niż numer 20, czyli dzisiejszy. Tak się prezentuje jeszcze z tej strony w tyle. Tutaj kamerzysta stara się dla Was zrobić na bieżąco ostrość, żebyście wszystko widzieli.
Tak się prezentuje z tej strony. No i to by było raczej tyle z takiego pokazywania. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zrobimy, na pewno zobaczymy sobie detale. Zobaczymy, czy coś nie odpada. Ale drodzy widzowie, jest plus, nie ma lusterek. Nic nie grozi nam w numerze 20, że nam odpadnie lusterko, bo jak dobrze pamiętacie, w numerze 7 odpadło mi raz lusterko. Sprawdzimy, czy się koła ładnie kręcą. Koła się ślicznie kręcą. Przód, a teraz tył. Tył również, elegancko. Tak jak powinno to wyglądać. Idealnie. Sprawdźmy sobie wycieraczki, bo te wycieraczki to takie liche są już, tak jak widzę. Wiadomo, muszę to zrobić delikatnie, żeby tutaj nie urwać czego. Nie no, siedzą. Wiadomo, przy mocniejszym szarpnięciu by to mogło odpaść, czy tam przy zabawie. No mi ta apka nie służy do zabawy, trzeba o tym głośno powiedzieć. To służy do kolekcjonowania. Proszę Państwa, następna rzecz, jaką byśmy sobie mogli omówić. Kurczę, szczerze, nawet nie ma tutaj za bardzo co omawiać. Lusterek nie ma, jak widzicie. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Ciekawe też. Nie przypominam w ogóle sobie modelu, żeby któryś z tych 20 numerów, co wyszedł, nie licząc oczywiście już teraz tego, żeby któryś model nie miał lusterek. A numer 20 nie ma lusterek. To też jest, kurczę, bardzo ciekawe. Jeszcze tak patrzę, czy coś tu raczej nie odpadło. Ale raczej nie. No, to auto ogólnie chyba nie ma lusterek. Bardzo ciekawa sytuacja. Wydechy. Wydech ma bardzo ciekawy tutaj, który idzie pod progiem. Bardzo ciekawy projekt. Fajnie to wygląda. Taka rurka i tutaj dymnie, ogiem wylatuje. Spoko. Z drugiej strony chyba mamy to samo, mi się wydaje. Tak, oczywiście. Z drugiej strony jest to samo. Kurczę, ciekawy model z jednej strony. Różni się na pewno od pozostałych modeli, które już wyszły do chwili obecnej. Jest inny. Mamy również rejestrację, tutaj mamy taki, powiedzmy, coś a la dyfuzor w jakimś troszkę, moim zdaniem, w innym wydaniu niż w tych poprzednich modelach, co były. Rejestracja jest dosyć ciekawa, ona chyba taka wygląda trochę na angielską, bym powiedział. Tylko gdyby miała żółte tło, to już w ogóle bym wiedział, że to jest angielska. Ale też zastanawiam się, czy czasem ta część, co to auto występowało, nie była właśnie nagrywana w Londynie. Nie mam pewności, jakbyście wiedzieli, możecie zawsze napisać mi to w komentarzach. No i przód, światła, też również tutaj jest, są one zabudowane, więc tutaj nic nie ma prawa odpaść, wszystko siedzi idealnie na swoim miejscu. No i też mamy również tutaj pasek, który idzie przez cały samochód. Już takie modele były czasami, że taki właśnie pasek szedł. Ja Wam może o tak pokażę. Będzie może to lepiej wyglądało. I on się dokładnie kończy tutaj na zderzaku. Do góry nogami, ale jest. Proszę Państwa, i jeszcze z takich ciekawostek, tylna szyba. Bardzo ciekawie zaprojektowana, bardzo duża przestrzeń w ogóle. Może dlatego ta auto lusterek nie ma, ale takie trochę nielogiczne to jest dla mnie. Nieważne, ale szyba tylna, powiem Wam, że robi dla mnie bardzo duże wrażenie. Dlatego, że ona jest spora. Na pewno jakby się jechało tym samochodem, dużo światła by padało do środka, to trzeba zaznaczyć. No i jeszcze tak na koniec, tutaj mamy coś takiego, nie wiem co to w ogóle jest, mamy to z jednej i z drugiej strony. Tutaj jakbym kamerzystę mógł poprosić o zbliżenie. Jakaś to jest naklejka, cholera wie. No i z drugiej strony też mamy to samo. Spoko, naprawdę całkiem niezły model. No i ostatnią rzecz jeszcze bym tutaj poprosił kamerzystę, żeby Wam pokazała oczywiście, na ile jest w stanie środek pojazdu. Z tego co widzę, czy mamy tutaj jakieś butle z nitrem, powiem Wam, że na razie nie widzę, bo tutaj kamerzyście zostawiłem ten model, żeby ona sobie tam ładnie wszystko zarejestrowała, ale jak skończy, myślę, że zerknę sam osobiście do środka i sprawdzę, czy tutaj nie ma butli z nitrem. Moim zdaniem coś mi świta, że Leti, jak jechała w tej części, ona używała chyba tutaj turbo. Nie mam pewności, ale chyba coś mi świta. Tutaj widzę, że kamerzysta chyba mi podpowiada, że jednak jest butla z nitrem. Ja jeszcze niestety też nie widzę tego, dlatego że ja siedzę pod kątem. Tutaj kamera jest na pierwszym miejscu, żebyście wszystko mogli ładnie zobaczyć. Niech sobie jeszcze tam skończy wszystko i to by było raczej, myślę, już tyle. Czy jeszcze może z przodu pokażemy? O, myślę, że z przodu też jest bardzo dobry pomysł.
dlatego że przodu Wam nie pokazywałem. Wiadomo, drodzy widzowie, film Wam tego nie odda, dokładnie to, co ja widzę na żywo, jak to wygląda w środku, a jak Wy na filmie. Ja ogólnie co mogę Wam powiedzieć, polecam Wam, zbierajcie te modele, bo naprawdę fajna zajawka jest na to, co 2 tygodnie wychodzą i zawsze jest jednak ten model inny. No i jeszcze pozwólcie, że ja sobie tutaj zerknę, kurczę, do środka, bo mnie to bardzo ciekawi, co to w ogóle jest. Okej, mamy drążek, kierownicę. Okej, tu mamy fotel pasażera, ale butli z nitrem nie widzę. Kurczę, nie wiem. Nie wiem w ogóle, co to jest, co tutaj mamy na tylnej szybie. Nie wiem, jakby to nawet nazwać. Nie mam pojęcia, niestety, widzowie. Ale z tego, co widzę, ja tutaj nie widzę butli z nitrem, żeby były w środku. Chyba, że to jest jakaś taka inna w nowym wydaniu. Kurczę, no nie wiem. Dajcie znać w komentarzu. Ogólnie, proszę Państwa, na pierwszy rzut oka model wygląda naprawdę świetnie. Wszystko by było git, gdyby nie ta gablotka, ale z jednej strony też mam już takich chyba kilka numerów, co są jakieś tam takie defekty fabryczne tych gablotek. Moim zdaniem to jest raczej wina defektu fabrycznego niż rzucaniem, ale mamy na to bardzo fajny patent, dlatego że sobie włożę w tym momencie w taki oto sposób tło i tak naprawdę tej rysy nie widać, bo gablotka idzie przodem. I tak trochę jakby oszukałem system. Co prawda jest, ale jest niewidoczna. Proszę Państwa, to by było tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam Was do subskrypcji kanału Mistrzuniu Ziomek Milan i zapraszam. Zapraszam już za 2 tygodnie na kolejny numer, na 21 dokładnie. Oczywiście będzie to Mazda RX-7 z filmu Tokyo Drift, pomarańczowa Hana. To jest pierwsza wiadomość. I również zapraszam Was też na drugą serię, która jest na moim kanale, a dokładnie unboxing gadżety z prenumeraty. Co prawda w ostatnim czasie pojawiało się trochę filmów o tych segregatorach, ale mam nowość, co nie ma nic wspólnego ze segregatorem. Mam nadzieję, że materiał Wam będzie się podobał. Jego prawdopodobnie wrzucę dokładnie za tydzień w środę. Dlatego, że za tydzień w środę nie będzie numeru z tej głównej serii tak jak dzisiaj, tylko wtedy wleci po prostu odcinek z prenumeraty. Także zapraszam do osobnej playlisty, bo przypominam Wam, że na poprzednich filmach też Wam o tym wspominałem, że pierwsza playlista jest główna, czyli ta seria, co teraz oglądasz ten film, i druga playlista jest też poświęcona, stworzona na moim kanale odnośnie gadżetów z prenumeraty De Agostini seria Szybcy i Wściekli. Pozdrawiam serdecznie, Mistrzuniu Ziomek Milan, do zobaczenia, hej!